Dzień dobry, witam Was. Jak co kwartał porozmawiamy chwilę o naszych wynikach. Pierwszy kwartał 2022 roku to bardzo dziwny czas. Wybuchła wojna w Ukrainie, która zmieniła nasze życie, zmieniła nasze myślenie i spowodowała, że na kilka tygodni bank stał się jedną wielką organizacją logistyczną i charytatywną. Pomagaliśmy naszym ukraińskim pracownikom, naszym ukraińskim klientom, pracownikom UCRSIB Banku, naszego siostrzanego banku na Ukrainie i ich rodzinom. Z pasją, z przekonaniem poświęcałem czas i energię naszych ludzi. Mimo trwającej wojny podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu naszej nowej strategii, nad którą pracowaliśmy przez szereg miesięcy. Strategia Go Beyond będzie nas prowadziła przez najbliższe lata 2022-2025. Oparta jest o 4 filary. Jestem przekonany, że właściwie wytycza kierunki naszego rozwoju mimo niestabilnych i niepewnych czasów. Był to również pierwszy kwartał pracy w modelu Agile at Scale. Przypomnę, około 1300 naszych pracowników funkcjonuje w zupełnie nowym modelu organizacyjnym i możemy już dziś powiedzieć, że ten eksperyment się udał. Widzimy energię, widzimy entuzjazm, widzimy szybkie tempo wdrażania nowych rozwiązań. Będziemy nad tym pracować dalej. Mimo całej sytuacji, pierwszy kwartał był od strony biznesowej kwartałem dobrym. Zanotowaliśmy silne wzrosty wolumenów kredytowych, głównie w segmencie korporacyjnym. Utrzymaliśmy tempo akwizycji nowych klientów w obszarze bankowości detalicznej i biznesowej. Podobnie rzecz się miała z kredytami hipotecznymi. W pierwszym kwartale solidnie wzrosły nasze przychody, zarówno odsetkowe, jak i prowizyjne. Wynik obciążyła znacząca rezerwa na ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Mimo to zanotowany zysk jest na poziomie zadowalającym, istotnie wyższym niż było to rok temu. Koszty ryzyka utrzymaliśmy na niskim poziomie. Nasza ekspozycja na klientów istotnie zaangażowanych w rynki rosyjski, białoruski czy ukraiński jest niska i nie powinna zaważyć na łącznym koszcie ryzyka. Koszty operacyjne utrzymujemy pod kontrolą, aczkolwiek presja wynikająca z inflacji oraz oczekiwań wynagrodzeniowych staje się coraz bardziej widoczna. Przed nami funkcjonowanie w czasach dużej niepewności, tej geopolitycznej, jak i tej regulacyjnej w polskim kontekście, niepewności związanej z sytuacją makroekonomiczną. Wierzę wszakże, że nasz bank jest dobrze przygotowany do tego, żeby nawet w trudnych realiach iść do przodu, rozbijać się i stawać coraz wyższej jakości organizacją zarówno dla naszych klientów, jeśli chodzi o jakość świadczonych usług, jak i dla naszych pracowników, jeśli chodzi o bycie inspirującym, pozytywnym, zachęcającym do przyjścia miejscem pracy. Wszystkim dziękuję za ten kwartał i trzymajmy kciuki za pokój w Ukrainie i za to, żeby świat stał się bardziej stabilny i bardziej przewidywalny. Dziękuję bardzo.